Witam Was, tutaj Nexos. Witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy levelować mojego Priesta. Dalej, znajdujemy się dzisiaj jednak w Souther Barrens, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest Souther Barrens. Nie, jesteśmy. Tak, jesteśmy w Souther Barrens, ok. No i dzisiaj będziemy kontynuować levelowanie mojego Priesta. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny, ponieważ nie ma mojej kamerki, nie ma mojej twarzy, Nexio, jak ja będę cię teraz podziwiał. Mówi się trudno, ja gdzieś tą kamerę zostawiłem, gdzieś chyba w drugim domu, nie pamiętam, muszę sprawdzić. No i dzisiaj przygotowałem także dwie historie. O Pandarenach oraz o kolejnej ekspansji. Nie o Mist of Pandaria, tylko jeszcze kolejnej, jaka może być. W międzyczasie może coś się znajdzie. Coś do gadania, ale myślę, że zajmę tutaj czas bardzo dobrze. A więc zobaczmy, jakie questy tutaj mamy. Musimy z kimś pogadać, coś zrobić. Ja już tutaj trochę questów porobiłem, więc teraz dokańczam tylko te questy. Znajdujemy się w jakimś obozie alianckim, który został zaatakowany przez hordę, ponieważ my tutaj jakoś się próbowaliśmy usytuować, powiedzmy, zrobić sobie zamek i wszystko, żeby było ładnie. No ale horda tutaj zareagowała dosyć szybko. Więc zobaczmy. Gdzie mamy, co musimy... No, tu musimy pogadać, ale jakiś paskudny troll. Kurczę, coś mi laguje, zaraz wracam. Okej, już powinno być wszystko dobrze. Więc teraz coś mi się wydaje, że będziemy musieli strzelać sobie. Więc postrzelajmy i przejdźmy do mojej historyjki. Jest. Okej. Jej, strzelanie! Fajnie, że te orki sobie tylko tak siedzą i nic nie robią w sumie. Są tu jeszcze jakieś? O, jest. Bardzo fajny quest. Boom! Boom! Ale mi się takie questy podobają. Tak, to ja mogę, kurde, sobie grać. Oj, nie trafiłem. Ale ze mnie kaleka. Strzelamy do orków, strzelamy. I nać jeszcze dwie. I jeszcze jedna. Boom! Nie ma. Okej. Okay. Więc myślę, że teraz mogę przejść tutaj do mojej historii. Chyba zacznę od Pandarenów, myślę. Więc Pandareni, taka trochę, powiedzmy, przez ludzi uznana za rasę taką dla dzieci, że to nie powinno być się, że Pandareni nie powinni wkraczać w uniwersum Warcrafta i dużo sporów powstaje i wszyscy są jacyś tacy Pandareni, bla, dzieci zaczną grać Kung Fu Panda i te sprawy. No w sumie to ja nie widzę jakoś tak dużego problemu z tymi Pandarenami. No mamy kosmiczne owce, czyli Draenei, mamy jakieś krowy, czyli Taureni. No, myślę, że to nie wiem, jakieś inne dziwne stworzenia. No i Pandaren może właśnie dlatego ludzie nie lubią Pandarenów, ponieważ to odzwierciedla jakieś stworzenie z prawdziwego świata. Tak to zazwyczaj jest tutaj, że elfy i takie różne sprawy. Może właśnie to jest ten reason why. Ale przejdźmy właśnie do Pandarenów. Historia Pandarenów sięga tysięcy czy tam milionów lat wstecz, kiedy to jeszcze przed tym, jak Azeroth został rozpołowiony na dwie części, ponieważ kiedyś Azeroth i Easter Kingdoms były razem, jak widać tutaj, to nawet jak układanka trochę pasuje tutaj, to pasuje tutaj i to mniej więcej kiedyś to był jeden wielki kontynent wraz z Northrend, ale po rozbiciu świata, kiedy demony opanowały świat i świat się rozpołowił, no demony zaczęły opanowywać świat. Ale jeszcze przed tym, Pandareni żyli na bardzo żyznych ziemiach, gdzie można było prowadzić uprawy, ale żyli pod okupacją, tak jakby można to powiedzieć, przez rasę, która nazywała się Mogu, czy coś w tym stylu. Tak, to się chyba nazywało Mogu. No i oni okupowali
pandarenów, no ale pandareni, którzy są zażartymi wojownikami, ich unikalny sposób walki wręcz bez broni pomógł im w przeprowadzeniu rewolucji, która oczywiście skończyła się sukcesem. Pandareni odzyskali swoje ziemię i wypędzili tych namestników. Ole buła! Okej, nieważne. A więc wypędzili namestników, no i swoje ziemię odzyskali. No i żyli sobie w pokoju oczywiście. No i nagle tutaj pojawiają się demony, zaczynają opanowywać świat. No i pandareni odnaleźli swój sposób, jak przetrwać ten okrutny czas okupacji. Nie okupacji, tylko ten okrutny czas ataku płonącego legionu. Otóż otoczyli swoje wszystkie krainy potężną mgłą. I ta mgła zasłaniała praktycznie wszystko. To był taka mgła, że praktycznie nic nie dało się zobaczyć w niej. No i pandareni sobie żyli właśnie tak za tą barierą mgły. No i tak naprawdę zaginął ślad po wszystkich pandarenach. Oni nigdy jakoś nie utrzymywali kontaktu z innymi rasami, zawsze żyli sami. No i spotkać pandarena to było naprawdę, naprawdę bardzo ciężkie. I w historii Warcrafta praktycznie nigdy nie zanotowano jakiegoś spotkania z pandarenami. A więc pandareni to taka właśnie mistyczna, bardzo zagadkowa rasa, którą oczywiście poznamy w tym dodatku, ja czekam na ten dodatek. O, coś tu musimy porzucać. Hello? Yep. O, tu musimy te katapulty spalić, okej. Okay. No i pandareni. Co tam było jeszcze z tymi pandarenami? W sumie to już tak chyba wszystko. Pandareni. Eksploratorzy, powiedzmy tacy, którzy odkrywali różne ziemie, odnaleźli wielkiego żółwia, który nazywał się Sin-Zul-San, czy coś takiego, Sin-Zul-Bla-Bla, jakaś chińska nazwa, nie wiem, no nie mam pojęcia, jak to wymówić, jakiś Sin coś tam, bla bla bla. No i to ci pandareni tak naprawdę osiedlili się na tym wielkim żółwiu, który przemierzał morza Azeroth, i to był jedyny sposób kontaktu z innymi rasami, jakimikolwiek, przemieszczanie się na tym żółwiu. No ale po tym ataku, gdy otoczyli tą mgłą wszystko, to pandareni stracili na tym żółwiu, pandareni stracili jakikolwiek kontakt ze swoją ojczystą ziemią. No i zagubieni pandareni oczywiście teraz pewnie gdzieś sobie pływają po morzach na tym wielkim żółwiu. Gdy my wejdziemy do akcji jako pandaren, gracze, gdy wejdą do akcji, to znajdziemy się w sytuacji, gdzie właśnie ten żółw jest zagrożony i będziemy musieli jakoś od razu szybko skończyć nasz trening, no i ruszyć od razu do akcji, aby uratować tutaj tego żółwia. Nie wiem, czy on tam tonie, czy coś tam, ale jest jakieś zagrożenie, które musimy pokonać. Na 10 levelu, gdy już osiągniemy ten level, będziemy mieli pandareni oczywiście będą mieli jeden z trudniejszych wyborów w swoim życiu, ponieważ będą musieli wybrać, którą stronę konfliktu chcą wybrać, aby powiedzmy tak, zacząć odbudowę świata zniszczonego przez kataklizm, czyli mogą wybrać albo Hordę, albo Alliance. No i to tak, no ludzie różnie to przyjęli, tych pandarenów, no tak, dosyć unikalna rzecz jest z tym pandarenem, bo zawsze była tak, że jedna rasa tu, druga tam, oni się nie lubią i w ogóle. A więc, taki dosyć nowy, innowatorski sposób, powiedzmy, że jedna rasa jest dla obydwu, tylko sobie tam wybierają. Więc jest to dla mnie fajny pomysł, mnie się to podoba, ja jeszcze muszę... Jeszcze trzeba to ogólnie zobaczyć, gdy będzie beta, nie wiem kiedy się zaczyna, ale gdy będzie beta, to na pewno będzie bardzo dużo filmów, ja się wtedy postaram, żeby te filmy wychodziły bardzo często, aby pokazać wam tą betę. Nie wiem, czy kiedyś było tak, że była polska beta kataklizmu, akurat betę miałem kataklizmu, ale jeszcze wtedy filmów nie robiłem, ale nie wiem, czy będzie jakaś polska beta Mistrzów Pandaria. Więc ja na pewno zadbam o to, żeby taka się pojawiła, przynajmniej z mojej strony.
No i myślę, że to tyle o tych pandarenach. To więcej informacji nie ma tak naprawdę o tych pandarenach. Bardzo mistyczna i zagadkowa rasa, że tak powiem. A więc to tyle, ile mogę wam powiedzieć. Więcej może wyczytacie gdzieś tam, ja czytałem tylko tyle. Zainteresowała mnie ta rasa i na pewno będę jakoś próbował się z nią lepiej zapoznać podczas tego dodatku. Następną historię, jaką przygotowałem, to jest... bierzmy jakąś nagrodę. To jest... O, level BM. Jej, Nexus bił level. Levitate, ale fajny skill. Okej, okay. Oddajmy tutaj questy. Następną historię, jaką przygotowałem... Znaczy nie, historię. Powiedzmy, to jest taka bardziej teoria, którą ja mam. Ponieważ ona dotyczy kolejnego dodatku, który będzie po Mist of Pandaria. Blizzard obiecał nam, że będzie 5 dodatków przynajmniej, że najmniej ile będzie, to będzie 5 dodatków. Więc teraz ładnie policzmy, ile jest dodatków. Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mist of Pandaria, czyli są 4. No to teraz, co mogłoby być takiego w tej kolejnej ekspansji, czytaj 5? A więc ja mam takie różne teorie co do tego. Jedną z teorii, która jest tak ogólnie przyjmowana przez graczy i przeze mnie też, jest to dodatek The South Seas, czyli ogólnie taki tropikalny dosyć dodatek. To są południowe morza. Południowe morza, one znajdują się gdzieś tutaj. Widzicie, tu. To są południowe właśnie morza. Południowe morza, mogły to być bardzo fajny i ciekawy dodatek. O, jakiś trup, jej, trup. Mogły to być bardzo ciekawy dodatek, ponieważ zawierałby bardzo dużo wysp i bardzo dużo fajnej historii, która mogłaby się tam wydarzyć. Tych wysp jest naprawdę dużo. Pozwólcie, że ja chwilę poczekam i przeczytam te wszystkie nazwy tych wysp. Te wyspy to Darkspear, Tel Abim, czy coś takiego, Plunder Isle, Zandalari, Broken Isles, Gilim Isle i Jaguero Isle. Jest jeszcze parę tych wysp, jest więcej tych wysp oczywiście, ale to są właśnie te takie ogólno znane nam wyspy. A więc to mógłby być fajny dodatek, myślę, że taki też dosyć... Taka przygoda dosyć duża. No fajnie byłoby zwiedzić coś nowego, jakieś wysepki. Już sobie nawet sobie wyobrażam, tak, że jakieś duże mosty są, wysepki i taka... Te wyspy są bardziej tak bazowane na takich dżunglach. Tak coś w stylu Strange Horn Valley, bardzo podobnie. Na przykład Tel Abim. Tel Abim, może wam się kojarzyć ta nazwa, z pewnym jedzeniem. Są to banany Tel Abim. Bardzo dużo ludzi sobie robiło z nich jajca. Tel Abim banana. Ale to jest już taka inna historia, powiedzmy. No i stamtąd pochodzą właśnie te banany. Czyli już można sobie tak uznać to za taką tropikalną wyspę dosyć. Co dalej? Te wyspy, no myślę, że... No, dla mnie to jest jeden właśnie taki... jest jeden z takich... dobrych sugestii dla Blizzarda, żeby te South Seas tutaj jakoś ukazać nam. Kolejnym dodatkiem mógłby być Emerald Dream. Emerald Dream to jest bardzo... Emerald Dream, tak powiedzmy bardziej po angielsku. Jest to też bardziej taki dodatek... no, mógłby być bardzo obszerny, ponieważ Emerald Dream to jest bardzo, bardzo duży obszar i to jest... no, ja sam nie wiem dużo o tym. Wiem, że to jest jeden z takich realm, nie wiem jak powiedzieć realm. Jest to jeden taki ze światów, takie coś. Wejście do Emerald Dream znajduje się w Feralas. Gdzieś tutaj jest Feralas, Silithus, Feralas. Tutaj gdzieś znajduje się jedno takie wielkie drzewo i tam jest właśnie portal i to jest wejście do Emerald Dream. Nie wiem, czy to by był taki dobry pomysł, ponieważ z tego co wiem, to Emerald Dream jest to samo co Azeroth, tylko zielona wersja. Czyli, że wszystko jest praktycznie tak na mega zielono. No i to jest właśnie Emerald Dream. Nie wiem, czy to dobry pomysł.
No i no to jest taka moja właśnie, moje takie przemyślenie. Przydałby się, według mnie, przydałby się taki dodatek, który w którym opuścimy w końcu Azeroth, ponieważ cały czas ta akcja dzieje się w Azeroth, gdzieś tutaj właśnie powróciliśmy, Azeroth cały czas tutaj, Northrend. No i jedynym takim odejściem od Azeroth był właśnie Outlands. Outlands, bardzo fajny dodatek. Zaraz w sumie przejdę do Outlands. Teraz kolejną sugestią graczy oraz moją jest w końcu opuszczenie tego naszego świata, tej naszej kuli ziemskiej znanej jako Azeroth. Ponieważ w świecie, w uniwersum Warcrafta znajduje się dużo, bardzo, no po prostu miliony planet, tak praktycznie w naszym systemie, w naszym układzie, w Drodze Mlecznej, czy jakoś tam, nie wiem, ja się tam na planetach nie znam, ale no jest bardzo dużo tych planet. No i my znamy dotąd parę tych planet. Zaraz wam przeczytam nazwy, też gdzieś tu mam w zeszycie zapisane. Tak, przepraszam, że tutaj takie, ale przepraszam, że tutaj takie przerwy będę robił, chwilę będę czytał, ponieważ no te planety trudno zapamiętać. Pierwszą planetą, jaką znamy, jest Argus, czyli świat Eredarów, dzisiejszych Draenei, powiedzmy. Czyli Eredarowie żyli kiedyś na Argus także. Następną planetą jest Azeroth, czyli nasza planetka. Kolejną planetą jest Karesh, K'Aresh. Jest to świat Ethereals. Są to ci tacy bandażowi ludzie. Takie jakby mumie, tylko że z energią. Możemy ich spotkać w sumie w Stormwind i oni zajmują się transmogryfikacją naszego Girad i to jest właśnie rasa Ethereal, bleble. Przepraszam, nie mogę mówić tej nazwy. Następną krainą jest Draenor. Draenor, stamtąd pochodzą orkowie, ogry, poniekąd też Draenei, tam mają swoje różne takie, no, świątynie i te sprawy. No i ostatnia planeta to planeta Xoroth. Xoroth jest to planeta, ogólnie teraz jest to, ludzie przypuszczają, że jest to planeta, na której żyje Burning Legion, czyli jest to taka bardzo mroczna właśnie planeta. No i to jest właśnie też bardzo, no, bardzo ciekawy byłby dodatek. W końcu możemy zobaczyć coś innego, jakiś inny typ roślinności, może jakieś inne ukształtowanie terenu, może coś unikalnego, w końcu coś nowego, bardzo powiem wam. Ja bardzo chętnie mi się udał do właśnie takich innych światów. Także gdy robiliśmy Ulduar, gdy odblokowaliśmy, jak to się nazywało? Algaron chyba, Algaron. Gdy dochodziliśmy do Algarona, przepraszam, tylko doczytam, co musimy tu zrobić. Jakin, coś tam, Savager, Quillbor, Slave, Lymphal, Amber, Soldat. Okej, okay. No więc ja tutaj ogarnę, o co chodzi i zaraz wrócę. Robię krótką przerwę, sekunda. Okej, okay, już jestem. Przepraszam za tą przerwę, ale no, dzisiaj taki jest dzień walentynkowy, no i akurat mój brat ma urodziny. Tak, jest to taki walentynkowy chłopak, powiedzmy. Obchodzi dzisiaj urodziny, a ja nagrywam sobie filmik. No i on tam siedzi sobie z kolegami, coś tam grają i takie różne. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie słychać jakichś wrzasków i pisków ani nic, więc jeżeli będzie słychać jakieś takie, to przepraszam za to, no ale no cóż, trudno się mówi. Okej, a więc powróćmy może do tego, co ja tam mówiłem. Gdy przychodziliśmy do właśnie tego Algarotha, to Algarona, Jezus Maria, co ja mam z tym językiem dzisiaj, to dochodziliśmy do takiego miejsca, gdzie jest taka jakby galeria takich planet i po prostu te planety, one się jakoś tam obracały i to było bardzo fajnie zobrazowane, jaki tam klimat może panować, było jakieś zielone, coś tam pustynne i takie różne. No i ja sobie tak pomyślałem, kurde, ale fajnie byłoby wybrać się na jakąś taką inną planetę, gdzie, nie wiem, jest jakiś inny typ roślinności, jakieś ładniejsze góry, może jakieś unikalne, bardzo fajne
bardzo jakieś fajne, nie wiem, góry i takie różne. No i to by było po prostu świetne. I myślę, że wtedy no, Blizzard by naprawdę zyskał dużo subskrybentów, tak mi się przynajmniej wydaje. No, to wszystko musi się trzymać jakieś kupy, ponieważ wszędzie każdy dodatek, jaki jest, zawiera jakąś historię, więc tej historii jakieś trzeba się trzymać, nie, że jakoś tutaj, o, tak o sobie pójdziemy teraz do planety, nic tam nie zrobimy, albo coś tam, albo, że o, pójdziemy na planetę i zabijemy kogoś, o kim nigdy jeszcze nie słyszeliśmy, więc to też, musi to się wszystko jakoś trzymać kupy. Ogólnie to ja sądzę, że super było wybrać się na taką planetę. Teraz też pytanie jest, dużo graczy zadawało sobie, jak by się tam dostać, przecież nie mamy jeszcze takiej technologii, żeby się dostać na inne planety, co gnomy zrobią rakietę, lol. Kto w ogóle myśli o jakichś rakietach? Żyjemy w świecie Warcrafta, come on, mamy takich magów, że tutaj portale mogłyby stać wszędzie. No i portale są, znajdują, dużo tych portali się znajduje, na przykład w Outlands jest bardzo dużo portali, które mogłyby prowadzić do demonicznych planet, takie jak Xoroth, albo na przykład Jaina Proudmoore mogłaby zrobić jakiś portal, nie pogardziłbym. Ona w sumie jest przecież mistrzynią portali i teleportacji, więc czemu nie? No, wybrać się na inną planetę, aby, nie wiem, kogoś pokonać, byłoby bardzo fajnie. Właśnie dlatego World of Warcraft potrzebuje takiej unikalności, którą kiedyś miał. Kurde, ale się rozgadam w tym odcinku, przepraszam. Brakuje właśnie tej unikalności takiej, którą kiedyś miał właśnie. Teraz ta unikalność to już... Boże, psy, przepraszam. Ale ktoś chyba przyszedł, goście przychodzą. Kurde, no. Akurat... Kiedy ja chcę filmik zrobić, się taki temat znalazłem. Tylko boję się, żeby nie zniszczyć tego odcinka. Mam nadzieję, że jakoś wytrzymacie ze mną. A więc... No i teraz zapomniałem, o czym skończyłem. Wybaczcie mi, już jestem. Musimy uwolnić jakiegoś typka. Masz, wolny jesteś. Przepraszam za tę przerwę, ale mama wparowała mi do pokoju i zapytała się, czy chcę kawałek ciasta. Oczywiście, ciastem nie pogardzę, chyba idzie moje ciasto. Dziękuję. Okej. No. Mam nadzieję, że już mnie zostałem w spokoju. Jezus Maria, ja tutaj przyszedłem pogadać do was, a nie jakoś mam marnować tutaj czas. Więc, no tak. To, co mniej więcej wszystko już opowiedziałem, to są moje sugestie. Brakuje tej unikalności, dlatego teraz Blizzard chce zrobić coś unikalnego poprzez wprowadzenie pandarenów, jakichś różnych fajnych widoczków, takie jak płynący żółwik po morzu. No, w pewien sposób jest to taka unikalność. Może nie o taką, jaką mi chodzi, no ale unikalność jest. No, nie widziałem jeszcze żadnej gry, w której byśmy startowali na jakimś wielkim żółwiu. No może... Może to się wydać dziecinne, może niektórym to się nie spodoba. No cóż, no trzeba wszystkiego spróbować, po trochu. Świniak! Ubić świniaka. Dlatego też ludzie odchodzą z World of Warcraft, ponieważ brak tej unikalności. Wszystko teraz jest takie strasznie łatwe. To wszystko jest takie... No nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu no, są już znudzeni, może niektórzy po prostu grają już w tą grę bardzo dużo. No i jeżeli ktoś z was jest właśnie takim graczem, który odszedł, bo WoW się znudził, to na przykład nie flamujcie tej gry, no gra jest jaka jest i taka będzie. Ja na razie nie planuję odejść z WoWa, ale powiem wam, że mam na celu jedną świetną, ale to po prostu prześliczną i przegenialną grę, która nazywa się Terra Online. Może niektórym się nie spodoba ta gra, ale może opowiem teraz coś o tej grze. Ta gra ma grafikę, może powiedzmy... Jest postawiona na silniku Unreal Engine. Jest to MMO. I wygląda ona prześlicznie. Po prostu grafika jest nie z tej ziemi. Jeżeli chcecie, to sobie obejrzycie jakiś tam gameplay. Wpiszcie Terra Online. Paluszki nie zabolą chyba. A więc...
gra jest bardzo taka unikalna, ponieważ posiada non-targeting system, czyli na środku naszego ekranu mamy celownik, tak jak w FPS-ach, i za pomocą lewego oraz prawego przycisku myszki wykonujemy różne ciosy. No i to wygląda bardzo fajnie, na przykład jeżeli jesteśmy magiem, to lewym przyciskiem kastujemy jakieś czary, później dorzucając przyciski takie 1, 2, 3. Wow, shit! Co on robi? Zostaw go! Oh damn. Ach, te questy powiem. Okej. Więc... po prostu świetny combat system jest. Musicie to naprawdę sami zobaczyć, bo ja tutaj nie zdołam wam wszystkiego przekazać jakoś, tak? Ale teraz czekam na betę Tery, która odbędzie się od 17 do 19. Jeżeli będziecie chcieli się zapisać na tą grę, na betę tej gry, oczywiście nie gwarantuję, że wejdziecie na betę, no bo z betą jest tak jak jest, jeden dostanie, drugi nie, a więc w opisie dostaniecie link, gdzie możecie się zarejestrować i jak pozyskać klucz. Myślę, że gra jest bardzo taka warta poświęcenia. No i to może być gra, która może zastąpić Warcrafta w moim przypadku. Jeszcze nie wiem, zobaczę jak ta beta wyjdzie. Jak na razie mam wykupiony Annual Pass, czyli przez rok, przynajmniej przez ten rok będę na pewno grał w grę. Później jeszcze dojdzie beta Mist of Pandaria, więc no i ten czas w Warcrafcie na pewno spędzę mile. Tera wychodzi dopiero 3 maja. Boże, moje psy znowu. 3 maja, więc jest jeszcze dużo, dużo czasu do Tery, więc ja chcę tylko ją sprawdzić, zobaczyć. No, na razie gra mnie po prostu zauroczyła i jest prześliczna i przepiękna i w ogóle fajna. Może niektórym się nie spodoba ten... No, ja tam nie czuję takiego czegoś, ale ja usłyszałem, że dużo ludzi czuje w tym taki chiński styl, taką chińską grafikę, jakieś japońskie coś tam. Ja tego naprawdę nie czuję tam. Ta gra jest po prostu tak zrobiona fajnie, że nie wygląda, ani nie jest taka chińska strasznie. No co prawda mają tam niektóre postacie, tam niektóre klasy mają jakieś tam dwumetrowe miecze, no ale dwumetrowy miecz chyba pasuje do typka, który ma około 2-3 metry, no to nie jest dziwne. Więc polecam wam tą grę, ja nie wiem ile ten odcinek będzie miał, strasznie dużo. Myślę, że dokończę tutaj ten quest teraz, zrobię teraz przerwę, dokończę tego questa i zobaczę jak tam, ile tam się nagrało. No i zaraz do was wrócę z miłą wiadomością, czy zakończymy odcinek, czy nie. A więc zaraz wracam. Kwiatek! Whee! Co? Kurde mać, no nie! Poszedłem sprawdzić ile nagrałem i to co mnie spotkało, gdy wszedłem na WoWa. Kurde. Okej, dobra, nieważne. Gdy sprawdziłem ile ten odcinek ma, no to powiedziałem... Oh shit! Troszkę się rozgadałem. Nie chcę, żeby ten odcinek był taki strasznie duży, ponieważ zapewne będę go renderował teraz w milion lat i jeszcze wysyłał później. O Boże. Okej, a więc żegnam się z wami. Żegnam się z wami. 5 magicznych rzeczy. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, lajkujcie i oczywiście 5. Cześć. Niestety chyba nieżywy, nie pomacham wam, to nie Battlefield 3. Okej, cześć, żegnam.